Cześć. Dzisiaj zaszedłem wysoko, więc jak już jestem tak wysoko, to zrobimy sobie podłogę na strychu. I teraz tutaj niestety potrzebne będą dwie osoby. Sami tego nie zrobicie. Znaczy możecie próbować, ale szczerze naprawdę nie polecam. Wrzucanie płyt na górę, czyli na jętki musicie sobie wrzucić płyty. Ja te płyty sobie już powrzucałem. Gdzieniegdzie tutaj jeszcze mam jakieś pustki, więc zabieram się za przesuwanie, przemieszczanie, przenoszenie tych płyt. Trzeba uważać gdzieniegdzie, bo na przykład tak jak tutaj płyta jest, nie ma podparcia na jętce, bo jest za krótka. No i w tym momencie się buja i jak to się stanie, to robi się katapulta i można wylecieć, więc ostrożność i powoli jedziemy do przodu. Pierwsze dwie płyty są na miejscu. Tutaj jest w połowie jętki, tam zostaje mała szczelina. No niestety nie będę tutaj docinał płyty specjalnie po to, żeby zamknąć szczelinę. Szczeliny jest około 2 cm, więc myślę, że to się nic nie stanie. Tylko teraz tak, widzicie, tutaj płyta leży na płycie. Dlaczego? No nachodzi jedna na drugą, zabrakło po prostu szerokości, więc tutaj trzeba będzie teraz wyciąć na tą rurę kawałeczek. Wystrugamy to wyżynarką i przesuniemy sobie tą płytę w tamtym kierunku. Wtedy ta wskoczy na swoje miejsce. Później taki kawałeczek delikatny się już tutaj podocina. Porobi się, pouzupełnia się te szczeliny. Wycięte. Teraz dosuwamy i sprawdzamy. Te dwie płyty już ładnie się zeszły. Tutaj są w połowie jętki. No i teraz tak, ta płyta leży sobie tak samo pięknie z tej strony, ale z tej strony niestety mamy katapultę. Więc tutaj przerobimy trochę ten układ. Tu pod spodem przykręcę w niektórych miejscach kątowniki, w niektórych miejscach będzie łata, tak żeby podeprzeć tą płytę. Po prostu, bo szkoda mi docinać tej płyty w tym miejscu, bez sensu. Przykręcę tutaj łatę, w tym miejscu przykręcę łatę, to nie będzie przeszkadzało, a będzie miała podparcie. Więc tak, odmierzyłem sobie 125 od krawędzi, gdzie ma być ta płyta, czyli od tamtej ściany 125 wychodzi mi w tym miejscu, tak, czyli jest tu kreska zaznaczona i teraz biorę sobie kątownik, tu mam akurat taki nawet wzmocniony żeberkiem, tą płytę sobie wysunąłem troszkę dalej, przykładam tak, żeby tutaj widział w otworze, bo tu sobie zaznaczyłem trochę niżej tą kreskę, wy możecie tego nie widzieć, przykładam sobie i przywiercę ją teraz na jakieś 3 wkręty. Takie trochę dłuższe, nie takie super krótkie, tylko normalnie wkręty do drewna specjalne, będzie się trzymało. Akurat będzie na łączeniu płyt, bo płyta ma 125, więc dwie płyty zeprą się na jednym kątowniku, potem damy jeden kątownik tam, pomiędzy nimi będzie łata, no i drugi kątownik po drugiej stronie. Myślę, że ja mógłbym na tym stanąć teraz i by się nic nie stało temu, więc tak zostaje. Teraz przykręcimy sobie łatę. Możemy ją kawałek odsunąć, nie musi być tak, bo akurat mam metrowe odcinki gdzieś tej łaty, więc to nie będzie przeszkadzało. Wkrętarka spadła z tej wysokości, to chyba bym nie miał wkrętarki już. Oczywiście dociągam sobie tą łatę do góry, tak żeby przylegała do płyty, czyli jest idealnie na równo. No i teraz kolejny kątownik.
Słuchajcie, jak najlepiej przemieszczać płyty w takim miejscu. Najlepiej przemieszczać płyta po płycie. Czyli chociażby, żeby kawałek zachodziły te płyty na siebie. I teraz widzicie, zobaczcie. To dosłownie idzie jedną ręką. Możecie przesuwać tą płytę gdzie chcecie. Ona tam ogonem trochę zamiata, ale ogólnie jest bardzo przyjemnie. Zobaczcie, ja sobie tutaj stoję na tej płycie, dosłownie na samym koniuszku. Tu jest to podparcie. Nic się nie dzieje, no nie spadam w dół. No jak na razie. Tutaj chciałem, żebyście zwrócili uwagę podczas wiercenia tych wkrętów. Akurat ja miałem dłuższe niż ta jętka. No i tutaj, żeby nie było żadnych kabli, bo szkoda. I ciągnę tutaj kolejną płytę. To odsuwam trochę dalej. Tutaj już wyciąłem na rurkę. Widzicie? O, jest przejście. Także odsuwam się i będziemy tutaj montować. Tutaj mamy znowu sytuację w drugą stronę, widzicie, czyli płyta jest za długa. No i nie będę tutaj przecież montował kątowników od spodu ani nic, przedłużał tego. Po prostu obcinam ją w połowie jętki, tylko jętka to akurat ma off-lease, tak? Czyli odpadła kora, więc na połowie grubości tej, co zostało. Tutaj przez ten otworek też patrzyłem, gdzie jest połowa, zaznaczyłem sobie połowę. Tutaj zaznaczyłem połowę, a tam no już musiałem sobie zmierzyć od spodu, gdzie jest jętka, gdzie wypada połowa tej jętki. Postawiłem sobie znaczek i narysowałem tak samo linię, także teraz wysuwam w tamtym kierunku, obcinam jedną, drugą później muszę przesunąć w tym kierunku, bo tam jest rura, więc muszę ją odsunąć po prostu. No i też obcinam. Niby takie proste, nie? A zobaczcie. Coś tutaj. Coś tu nie zagrało. Te dwie, ta i ta jętka są po prostu niżej. I to nie mało, bo jest to właściwie grubość płyty. Dlatego teraz te zrzynki, które tutaj miałem, przetnę jeszcze raz wzdłuż i podłożę tutaj na tą jętkę. W tym momencie się wyrówna. Ale tam zobaczcie, że wychodzi mi nie na łączeniu, nie na jętce. No byłoby sporo do obcięcia, tylko jeżeli bym to obciął, to w tym momencie ta płyta, która jest pod spodem, na tej nie widać chyba, ale ta płyta, która jest pod spodem, musiałbym ją obciąć tu. Tak? Czyli znowu bym zmarnował dwie kolejne płyty na to, żeby tu zrobić ten kawałek. A tak, tam zrobię łączenie. Pokażę wam później, jak to zrobię. Solidne łączenie, nie będzie problemu z tym. I będzie ok. Na razie tutaj muszę sobie poradzić z tymi jętkami, czyli podkładam, przykręcę to, dopiero działamy dalej. O coś takiego dokładnie mi chodziło. Czyli przykręcam tutaj pasek płyty na jedną i na drugą jętkę. W tej chwili po prostu wysunąłem sobie płytę, ona nie ma podparcia na końcu. Jest to niebezpieczna sytuacja, ale kładę się na niej tak, że spory ciężar mam tutaj z tyłu na wyciągniętych rękach i po prostu przykręcam ją z tego miejsca. Widzicie, paski przykręcone i tak nie jest jeszcze idealnie, ale na pewno jest lepiej niż jak nie było tego, tak? Problem jest w tym, że po prostu ta jętka jest trochę skręcona i jest wyżej zamocowana niż reszta. No nie, będę jej przekręcał, więc tak zostaje, tutaj się utnie. Płyta sobie leży swobodnie. Tam jest równo na poziomie. Tu musi nastąpić jeszcze zmiana, jednak ta podkładka, która była, jest za niska. Więc tutaj podłożymy sobie deskę 32 mm. Mam taką. Wtedy pójdzie ta płyta w ten sposób. Nic się tutaj nie stanie i będzie bardzo dobrze. Także odkręcam i przykręcam deskę.
Teraz płyta koło komina. Ja sobie już tutaj podsunąłem ją do tej, czyli jest w styku. I tutaj ja zostawiam po 10 cm z każdej strony komina, ponieważ komin sobie obłożę wełną skalną, niepalną. Więc obrysowuję sobie teraz na razie 10, tutaj deskę też wyciąłem, tutaj widzicie 10, no i zmierzę, ile zachodzi ta płyta jedna na drugą. Tyle samo tutaj dodam, plus 10 cm. Wycinam taki prostokącik, wsuwam tam płytę i będzie tu gotowe. Weźmiemy się za połączenie. Stwierdziłem, że jednak nie będę przecinał tej płyty, tylko nałożę ją od góry, bo tak będzie ładniej wyglądała, jak będzie w jednym kawałku, nie? No, no zobaczcie. Tu sobie po prostu płytę, jak wycinałem, to wyciąłem od razu taki kawałeczek. On jest też odsunięty 10 cm. Idealnie tutaj mi spasował teraz. Tak, do tego. No i wygląda rzeczywiście jak całość. Tutaj było przecięte oczywiście w połowie jętki, więc opiera się na tej jętce i na tej desce tutaj. To jest taki kawałek, po którym raczej się nie będzie chodziło, więc on będzie służył tylko jako podtrzymanie dla piany, żeby piana nie spadła na dół. Płyty połączone. Widzicie? Elegancko. Tu jest jętka. Tu jest druga jętka. Tu pod spodem jest podłożony kawałek płyty, ten, który obciąłem. No i są połączone, proszę bardzo. Siedzę dokładnie sobie po środku. Tu mam dwie ręce, nie trzymam się niczego, także na jednej trzymam kamerę, tak? Więc wiadomo, jeżeli mielibyście to jakąś, nie wiem, bardzo mocno użytkowaną powierzchnię, gdzie byście spędzali sporo czasu, no to pewnie nie, no tak się nie robi, bo płyta musi się kończyć na jętce, ale to jest taka powierzchnia, która będzie tylko właściwie użytkowana serwisowo, czyli do przeglądu wentylacji, do komina, ale tu nawet się nie będzie wchodziło w tym momencie. Więc tak naprawdę tu nie wpływa to w żaden sposób na eksploatację tego miejsca. Mogę wam jeszcze pokazać od spodu, jak to wyszło. Tylko zejdę i włączę jeszcze raz kamerę. Tak to wyszło. Szerokie podkładki i nakrętki dokręcone. Jest bardzo dobrze. Tak to miałbym odpadu z tej płyty sporo i ta płyta też by mi nie wydała tyle, co powinna, tylko też musiałbym obciąć, więc tak naprawdę obcinałbym bardzo dużo tych płyt, więc wydaje mi się, że będzie ok. Teraz ta część. Skończona. Całość jest zrobiona. Tam są pouzupełniane paski, których brakowało pod spodem. Tam na końcu. I tutaj wszędzie mamy porobione. Tak, połączenie jest sztywne, tak jak wam mówiłem, ciach, tutaj pouzupełniane tak samo, no i gotowe. Teraz tak, producent nie zaleca kręcenia tych płyt tymi czarnymi wkrętami, więc tego nie róbcie. Tak, ja to przykręciłem tymi wkrętami, dlatego że to po prostu jest przykręcone tylko po to, żeby nie podniosło się podczas pianowania sufitu. Więc jest przyłapane dosłownie. Zostawiłem jakieś szczeliny tutaj. Tak, w sumie to ona wyszła samoczynnie, bo tutaj coś uciekło, to cięcie. W ogóle to płyty coś uciekły, bo to są nierówno. Nie schodzą się. Chociaż są układane do siebie na styk. Coś tu się nie zeszło. Chyba ta chałupa nie ma winkla. Więc no wyjście w sumie, kurczę, gdzie jest wyjście? Gdzieś tu będzie wyjście, no bo też muszę jakoś zejść, więc musicie przewidzieć jeszcze miejsce na wyjście z tego strychu, czy tam wyłaz w jakimś jednym miejscu i tyle. Nie jest to trudne do zrobienia samemu, więc polecam. Miła praca, tylko kolana bolą. Podobało się? Dajcie lajka, subskrybujcie kanał. Cześć!